od 8 do 10, 5 rozdział. Bóg zaś daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni w Niego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Wiara w miłość to wiara w miłość Boga do Ciebie. Ty musisz rozwijać się w poznaniu miłości Boga do Ciebie. Ty musisz się w tym rozwijać. Musisz widzieć na podstawie objawienia z Pisma i osobistego przyjmowania objawienia od Boga w Twojej komorze. I poprzez innych usługujących, poprzez cały pakiet, że tak powiem, usługi Bożej. To, jak Bóg Cię kocha. Przyjaciele, Bóg nikogo dziś nie sądzi, bo już wszystkich wziął osądził. Gdzie to jest napisane? Zobaczcie. Ewangelia Jana, tam początek Ewangelii Jana. 3 rozdział, 18 werset. Kto wierzy w Niego? W Jezusa Chrystusa. Podnieś rękę, jak wierzysz w Jezusa Chrystusa. Patrz, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Nie będziesz sądzony! Nigdy. Albo trzeba to wyjrzeć. Albo wierzysz w miłość, albo musimy wyczytać te fragmenty. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Słuchaj, a kto nie wierzy, już jest osądzony. Sąd się wykonał. Bóg nikogo już nie sądzi. A wiecie czemu? Bo już osądził. Jezusa Chrystusa. Przedstawiciela całego Homo sapiens. Homo sapiens zostało osądzone. Koniec sądu nad Homo sapiens. Popełniłem mnóstwo przestępstw. Dzisiaj chodzę i o nich gadam. Wiecie, gadam przed kamerami o przestępstwach, które popełniłem i o przestępstwach, które się przedawniły na przykład. Wiecie, że nie mogą udowodnić, że nie mogą zrobić nic, jeżeli się popełniło przestępstwo jakieś i się ono przedawniło? To możesz o nim mówić przed kamerami. A wiesz czemu? Bo nie mogą Cię osądzić. Czemu? Bo tak mówi kodeks. Jaki? Karny. Czego kodeks karny jest częścią? Konstytucji. Czym jest konstytucja? Aktem prawnym tego państwa. To jest prawo, przyjaciele. Bóg jest Bogiem miłości. To jest prawo. To jest prawo. To prawo. Masz prawo być kochanym. Masz prawo chodzić w miłości. Masz prawo przyjmować od Boga wszelką miłość, którą on do Ciebie ma. Dlaczego? Bo on tego chce i Ty tego chcesz. Jesteście w tym zgodni. Jak się Bóg mówi, że Ci się dzieją. Bóg jest miłością. On dał dowód tej miłości. I wciąż daje. Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wróćmy do listu do Rzymian, 5 rozdziału. I przyglądajmy się na ten fragment. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Podstawa naszego rozumienia, rozważania, rozmyślania. Diabeł będzie przychodził i mówił, a jaką Ty masz pewność, że Bóg Cię kocha? A jaką Ty masz pewność, że On na pewno jest po Twojej stronie? A może On chce Ciebie wykorzystać? Kiedyś był u nas w kościele taki człowiek, który miał takie jazdy demoniczne, że Bóg chce wykorzystać. A ja mówię do niego, a do czego? Chciałby Ciebie, przyjacielu, Bóg wykorzystać. Bo ja nie mam Cię do czego wykorzystać. No nie mam Cię do czego wykorzystać. Nie posiadasz nic takiego, co by mogło pomóc mi. A dlaczego Bóg miałby Cię wykorzystać? Widzisz, Bóg dał dowód swojej miłości do Ciebie przez to, że zanim jeszcze przyszedłeś do Jezusa, tak? On już za Ciebie umarł.
Jezus umarł, zanim Ty w ogóle się urodziłeś, tak naprawdę, między nami mówię. Zanim Ty przyszedłeś na ziemię i popełniłeś choćby jeden grzech, nie licząc tego grzechu pierworodnego, ale zanim w ogóle jakiś grzech popełniłeś, to On już dawno umarł za ten grzech. To jest w ogóle jakaś niesamowita historia. To jest tak, jakby ktoś odsiedział za Ciebie wyrok, zanim ten wyrok popełniłeś. Ty sobie idziesz w ogóle, ale a jakby był taki ktoś, kto odsiedział za Ciebie wszystkie wyroki świata. I teraz, słuchaj, możesz bezkarnie łamać prawo. Wiecie, że właśnie to mi zarzucają ci ludzie? Że ja do tego prowadzę ludzi. Mówi, Ty dajesz przyzwolenie na grzech. Nie. Ja pokazuję ludziom, jaką mamy wolność. Masz taką wolność, ponieważ wszystkie wyroki zostały odsiedziane. Jezus został zabity za nasze grzechy. Wszystkie. Poprzednie, teraźniejsze, przyszłe. Ktoś mówi, to jakbyś teraz zabił człowieka, to gdzie pójdziesz do nieba? A gdzie idzie samobójca, który był narodzony z Bożego Ducha do nieba? Jak to jest możliwe? Ale możliwe. Kiszka. Nie? Ale to się miele. Ale to religia narobiła nam bałaganu. Ale byśmy chcieli mieć trochę sędziego jednak. No przecież, no jak to? No przecież popełnił grzech śmiertelny, no bo się sam zabił. Nie, grzech śmiertelny to nie jest zabicie samego siebie. Przyjaciele, są ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, a są w stanie być tak zawinięci przez demony, że popełniają samobójstwa. I co ty myślisz, gdzie on pójdzie? Zobacz, jakiego Boga znasz. Bardzo cię proszę, spójrz teraz, bo to jest ważny moment. Jakiego znasz Boga? Zobacz, jakiego znasz Boga. Szok. Zdziwisz się jeszcze, jak ludzi w niebie spotkać. Bo kiedy człowiek się rodzi na nowo, to się rodzi jego duch. Tak? A demony mogą owładnąć duszę i ciało człowieka. I znam ludzi narodzonych z Bożego Ducha, chorych psychicznie, którzy pod wpływem demonicznych sił schizofrenii wyskakiwali przez okna albo odcinali sobie żyły. Wiecie, gdzie szli? Do nieba. Bo jest napisane, na tej drodze głupi, czyli nie zbłądź. Głupi nie zbłądź. Głupi nie zbłądź. Opowiadałem wam o człowieku, nie wiem, czy to wam opowiadałem, co jakie świadectwo składał pastor Madawa, mówiłem wam, w Kijowie, o tym jego człowieku, który zabił, o członku jego zboru, słyszeliście? Zabił człowieka. A to nie jest jeden przypadek. Oglądaliście Kaznodziei z Karabiny? Kaznodziei? Jeszcze nie? To obejrzyjcie. Chłopaczysko dalej młóci. Wiecie, co robi? Na dwie strony działa. Zakłada kamizelkę kuloodporną, wkłada pod spód Biblię, tutaj wkłada jeden pistolet, tu drugi i bierze M16 i idzie głosić. I zanim ogłosi, to często wybije ciężarówkę przeciwniku. Ale co? Co mu zrobimy? A kto buduje sierocińce w Sudanie? Kto buduje sierocińce w Sudanie? Nie ja i nie ty, tylko ona. Kto ratuje tysiące dzieci i przyprowadza ich do Jezusa? On widział dziesiątki dzieci spalonych, polanych benzyną, najpierw pogwałconych, a potem spalonych. On widział biznesmenów, którzy nie chcieli dać $100 na sierocińce w Sudanie. Rozumiesz? Gdzie krwiożercze bojówki muzułmańskie wypruwają dzieciom kręgosłupy na oczach ich rodziców i zakładają bomby nawet przy placach zabaw, przy jego sierocińcach. A więc co robi? Z miłością ładuje swój magazynek. Rozumiesz? Z miłością idzie głosić Chrystusa i z miłością rozwala tych, którzy nie chcą przyjąć. To jest nie do przyjęcia przez nasze religijne.
Ale kto nie uwierzył w Niego, już jest co? Osądzony! A kto